Blisko 700-letni Dwór Czarny to dzisiaj miejsce nie tylko znane z opowiadań i legend. Dzięki działającej w obiekcie od 30 lat Fundacji Kultury Ekologicznej, ten wspaniały renesansowy zamek ma szansę stać się prawdziwą perłą. Obiekt dostaje szansę mocnego, że tak powiem, napełnienia go życiem. Powstaje program wypełniania go życia, mówiąc ogólnie, ale to będą i śluby, i wesela, to będą obiekty, różne eventy, ale i konferencje, seminaria, koncerty. Z kolegami z teatru mówimy o wprowadzeniu tu kabaretu. Teatr już tutaj miał swoje występy. Obiekt leży w mieście, w końcu w blisko 100-tysięcznym mieście, bardzo dobrze dostępny komunikacyjnie, więc to jest jego właściwa przyszłość. W ramach podziękowań za wsparcie okazane przy swoistej walce o ocalenie tego zamku, Dwór Czarny otwiera swoje gościnne progi dla mieszkańców Jeleniej Góry. Doskonałą okazją do wspólnych spotkań będzie z pewnością sylwestrowa noc. Organizujemy Sylwestra Dworskiego 2011-2012 dla wszystkich osób, które są z nami związane w jakiś sposób, które tutaj to miejsce odczuwają jako, powiedzmy, duszę Jeleniej Góry, stare, piękne zamczysko. W prezencie gdyby dla Jeleniogórzan szykujemy wiele atrakcji na północ, tutaj na tego wyjątkowego Sylwestra. Dworski Sylwester jest początkiem działań mających na celu na stałe wpisać zamek na kulturalną mapę Jeleniej Góry. Będący miejscem wielu konferencji, seminariów czy wydarzeń kulturalnych Dwór Czarny z nowym rokiem otwiera się na nowe wyzwania. W styczniu i w lutym będziemy tutaj prowadzić imprezy karnawałowe dla dzieci i dla dorosłych. Planujemy bale kostiumowe, pokazy mody, sesje otwarte, również pokazy Bractwa Rycerskiego, typowe bale karnawałowe dla dorosłych, wieczorki muzyczne, wystawy fotograficzne. Także będzie się działo, otwieramy się na nowo i rozpoczynamy gdyby działanie ze świeżym umysłem i świeżą krwią, która przybyła do naszego zamku. Wspaniałe wnętrza Dworu Czarny pozwalają na zorganizowanie różnego rodzaju imprez. Czy to koncert lokalnej kapeli, czy odczyt naukowy, każdy znajdzie dla siebie odpowiednią przestrzeń. Wszystko w myśl zasady, masz pomysł, masz miejsce.